20 lat to szczególna okazja, żeby podziękować wszystkim pracownikom za ich pracę, za ich trud. Szczególna praca, bo praca z pacjentem, praca z człowiekiem, więc praca wymagająca wiele empatii i zaangażowania. Ta uroczystość jest dla nich, bo to oni tworzyli tę przychodnię, to oni na nią pracują. Jestem zaszczycona, że to ja mogę tutaj firmować to jako kierownik, ale tak naprawdę zasługują na uznanie wszyscy pracownicy. I to właśnie im składam serdeczne dziękuję, wielkie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Dziękuję w imieniu własnym, a także pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciałabym podziękować za dotychczasową współpracę. Naprawdę dzięki Państwu nasza praca jest dużo lżejsza. Życzę Państwu dalszych sukcesów i powodzenia w życiu osobistym. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy zaproszeni. Powiem tak, w takim gronie trudno zachorować. Także cieszymy się bardzo, co prawda 20 lat, no to cóż, można wyglądać tak kwitnąco jak pani kierownik. Czego mogę życzyć, Szanowni Państwo? Abyście Państwo w dalszym ciągu się rozwijali, świadczyli usługi na coraz wyższym poziomie. To, co czasami nam nie wyjdzie, czy policjantom, czy strażakom, żeście Państwo udzielali później pomocy w leczeniu ludzi, że tak powiem, może mniej w ratowaniu, bo to ratownictwo medyczne, ale późniejsze etapy leczenia to właśnie polega na leczeniu przez specjalistów. Także Pani kierownik, życzymy dużo zdrowia. Niech mieszkańcy Jawora, oprócz tego, że mają czuć się bezpieczni przez służby, również niech nasza przychodnia leczy jak najlepiej naszych, aby ludzie żyli przynajmniej tak lekko po 100 lat, a dalej niech się martwi ZUS. Na ręce Pani kierownik w dniu tego pięknego jubileuszu przekażę tego anioła stróża, chociaż na co dzień jesteście dla wszystkich mieszkańców Jawora takimi aniołami i stróżami. Należą Wam się wyrazy uznania i szacunku za to, że stworzyliście historię tej przychodni, a także macie wpływ na jej obecny kształt i wizerunek. Zdrowie to wartość najwyższa, najcenniejsza, o zdrowie drżymy. I w czasach, kiedy potrzebujemy wsparcia, Wy tą dłoń do nas wyciągacie. Budujecie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i za to pięknie dziękujemy. Życzę, żeby poziom zadowolenia, uznania wśród pacjentów było dla Was źródłem motywacji do dalszej pracy. I jest to gwarancja tego, że wszyscy nasi mieszkańcy pozostają w Waszych dobrych rękach. Wszystkiego dobrego. Nazywam się Jadwika Wojda Elbrach, jestem pielęgniarką koordynującą w Przychodni Rejonowej w Jaworze. Co prawda pracuję tu bardzo krótko, niemniej wcześniej, gdy zaczynała istnieć ta przychodnia, miałam przyjemność przez rok pracować. Zupełnie inaczej w tej chwili wygląda Przychodnia Rejonowa. Są nowe gabinety, jest cudowny sprzęt, a przede wszystkim wspaniali ludzie pracują. A co najważniejsze, poza leczeniem prowadzimy mnóstwo programów profilaktycznych i prozdrowotnych, bo nie tylko choroba, ale zapobieganie chorobie. Dla mnie, dla Pani kierownik bardzo istotną rzeczą jest, żeby jak najwięcej osób było objęte opieką profilaktyczną, bo czasami na leczenie jest za późno. 20 lat Przychodni Rejonowej w Jaworze to duża historia pracy naszych pielęgniarek, lekarzy, wszystkich pracowników administracji na rzecz naszej społeczności lokalnej, na rzecz Jaworzan, aby właśnie nie brakowało nam wszystkim zdrowia. W tym dniu składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia i gratulacje jednocześnie, że przez tyle lat udało się nam wszystkim w zdrowiu utrzymać przychodnię, która odnotowuje co roku bardzo dobrą sytuację finansową, która realizuje wiele programów skierowanych do dzieci i młodzieży, programów społecznych, a także która bardzo skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej. I z całą pewnością to jest powód do radości, do dumy, do świętowania dla nas wszystkich. Życzmy sobie, aby kolejne jubileusze to były powody do radości, intensywnego rozwoju naszej przychodni, jeszcze lepszej oferty dla naszych mieszkańców.